Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na wstępie tego filmu chciałbym Was poprosić, że jeżeli Wam się filmik podoba, proszę o łapeczkę w górę, komentarz, na każdy komentarz odpowiadam, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to witam Was bardzo serdecznie, zachęcam do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka, aby otrzymywać wszystkie związane z moim kanałem powiadomienia. Na wstępie również typowa formatka. Zapraszam Was na mój i wspólny z Arturem prowadzony kanał, który będzie podlinkowany w komentarzu niżej pod tym filmem. Dzisiaj nagrywam dla Was film świeżo po tym, jak wstałem. Mamy godzinę, już Wam mówię, 6:16. Taka dawka energii. Wstałem, zrobiłem sobie kawkę i mówię tak, w sumie w piątek miałem nie nagrywać, bo w piątki mam taki dzień wolny od pracy i niedawno go sobie wprowadziłem, ale jeżeli jest godzina 6 rano, ja bez kawy byłem nabuzowany jak cholera, jeszcze dowaliłem do tego kawę i mam energię, dlaczego mam tego nie zrobić? Nagram. Przychodzę do Was z największymi hitami kosmetycznymi marki Isana. Marka Isana, no to już oczywiście wiadomiks, jasna sprawa, jest to marka kosmetyczna Rossmanna. Jest to firma niemiecka, produkowane kosmetyki są produkowanymi kosmetykami w Niemczech. Składy tych kosmetyków jak najbardziej są ok, ale nie wszystkich. W niektórych podgrupach kosmetyków Isany można znaleźć sodium lauryl sulfate, można znaleźć mikroplastik, sodium lauryl sulfate, można znaleźć również alkohol denaturyzowany. Ale oczywiście nie wszystkie kosmetyki z tej marki są złe, tragiczne, passe, okropne, żenua, uciekać itd., itd. No. I dzisiaj mam takie dla Was 4 perełki i powiem Wam szczerze, że je tak świetnie zesynchronizowałem, że będą idealne do każdego typu skóry. Naprawdę, nie mam tutaj takiego podziału, że do skóry suchej, odwodnionej, nie. Nie, kompletnie mi to wyszło, że produkty, które dzisiaj Wam pokażę, są produktami stworzonymi do każdego typu skóry. Nawet do skóry tłustej i trądzikowej. Da się? Da się. Wszystko się da. Dobra, lecimy. Mój ostatni zakup w Rossmannie. Pamiętacie, jak nagrywałem dla Was filmik o zamienniku Kiehl's Magnet Recovery Concentrate i mówiłem w tamtym filmie, że no zdecydowanie ja dorwę to serum i sobie je również kupię i przetestuję i że również Wam dam znać, czy ono działa tak samo. Mam je. Tam, taram, tam, bam, baram, bam, mam je. Na wstępie zapach. Jest przecudowny. Jest to zapach rozmarynowo-lawendowy i naprawdę jest to aromaterapia w nocnej pielęgnacji. Przy tym zapachu naprawdę da się odprężyć i naprawdę można zrobić sobie świetny rytuał spa. Konsystencja tego produktu, tutaj puszczę sobie kropelkę, jest niemalże identyczna jak kilka lat temu używałem Zyfu Skilsa. Konsystencja jest idealna, identyczna. Suchy olejek. To nie jest zwykły olejek. To jest suchutki olejek. Zobaczcie. I nie jest to produkt komedogenny. Idealnie się w skórę wchłania i pozostawia przepiękny glow, nawilżenie i ten zapach. Naprawdę można się zrelaksować i jak najbardziej ja go użyłem już raz, dwa, 3 noce. Ale wiem, że to za mało, żeby powiedzieć, że to jest cud kosmetyczny i ja nie mam zamiaru tego powiedzieć. Ale mogę powiedzieć, że jest to zamiennik Kiehl's Magnet Recovery Concentrate. Ten glow i to rozświetlenie na mojej skórze jest dzięki temu produktowi. Efekt jest zadowalający. Skład jest wzorowy. Kilka filmów wcześniej był analizowany ten produkt na moim kanale. Recommended by Kacper do każdego typu skóry, do nocnej pielęgnacji. Jak najbardziej. I następny produkt, bardzo fajny produkt oczyszczający, delikatna pianka, delikatne oczyszczenie, brak rozwalenia bariery lipidowej i można ją kupić za 10 zł. Isana Pure. Produkt wygląda tak, przetrzymujesz, bo ponieważ tutaj pisaliście komentarze, że no ruszam tym kosmetykiem, także przetrzymuję teraz, żebyście sobie zobaczyli dokładnie ten produkt. I mam nadzieję, że tyle wystarczy, już mogę nim ruszyć. Jest to pianka z niacinamidem, pantenolem, która oczyszcza skórę, odświeża, nie rozwala bariery lipidowej. Będzie idealna również dla skóry trądzikowej. Jeżeli chodzi o skład, mamy wodę, delikatny detergent, mamy kwas mlekowy, ale on tutaj pełni funkcję nawilżacza, nie złuszczacza. Gliceryna, niacynamid, pantenol, delikatny detergent, nośnik przenikania, konserwant, kwas cytrynowy, tylko tyle. Skład jest wzorowy, także jak najbardziej, nawet w trakcie kuracji izotretinoiną, nawet w trakcie leczenia dermatologicznego skóry trądzikowej, ta pianka będzie bardzo delikatnym, takim syntetycznym produktem do oczyszczenia twarzy, ponieważ mamy tutaj niacynamid, pantenol i mamy również synergię właściwości odbudowa bariery lipidowej, a jednocześnie regulacja. Także okejka sprawa, zdecydowanie wiadomik. I dwa ostatnie produkty. O jednym już Wam się wypowiadałem 3 miesiące temu. No, ale o drugim nie wypowiadałem Wam się wcale. Isana Pure, krem pod oczka. Powiem Wam tak, on jest leciutki. Jeżeli szukacie gęstych, esencjonalnych, bogatych formuł kosmetycznych, będziecie zawiedzeni. Jeżeli szukacie lekkich, szybko się wchłaniających, takich żelowo-kremowych formuł kosmetycznych, będziecie zadowoleni. Jest fajną bazą pod makijaż, pod oczy, pod korektor, przed korektorem. Fajnie nawilża, rozświetla, rozpromienia i rewitalizuje skórę wokół oczu. Czyli robi to, co na krem pod oczy przystało. Krem jest bezzapachowy, lekka, przyjemna konsystencja i fajne, długoterminowe nawilżenie, odświeżenie skóry wokół oczu. Także jak najbardziej polecam. I ostatni produkt, również z serii Pure, jest to krem do twarzy. Wygląda on tak, ja właśnie patrzę, czy Wam dobrze go pokazuję. Tak jest, ok. I ten kremik też będzie odpowiedni do każdego typu skóry, zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. Jest to również bardzo przyjemny, komfortowy i komfortowy w noszeniu. Fajnie nawilża, odżywia skórę, nie natłuszcza, pozostawia glow. To jest dobrze, ale to nie jest perfidny glow, że świecę się jak żarówka, tak? Albo jak orbita kosmiczna, nie? No. Nie jest komedogenny, fajnie nawilża i reguluje również funkcjonowanie gruczołów łojowych, także jeżeli szukacie fajnego kremu do twarzy, taniego, z niacynamidem, no to jak najbardziej macie krem Isana Pure. Jest dostępny w Rossmanie do 20 zł, do 15 zł, do 12 zł. Jeju, tych cen jest sporo, ale ja za ten krem płaciłem chyba 15 zł, często jest na promce nawet za mniej niż 10 zł. Także do każdego typu skóry na dzień i na noc ten krem polecam. Także moje serduszka, jeżeli Wam się ten dzisiejszy filmik podobał, proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Dziękuję serdecznie. Do następnego. Buziaki wielkie. Hej.